Raksi Węgiel, młoda wokalistka, która zyskała popularność dzięki swojemu energetycznemu występowi na scenie, postanowiła zalegalizować swój związek z producentem muzycznym Kevinem Glejem. Para, mimo różnicy wieku Kevin jest starszy o 8 lat, zdecydowała się na formalne przypieczętowanie swojego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas trwania programu Taniec z Gwiazdami. Decyzja ta wzbudziła wiele emocji, a nawet kontrowersji. Zwłaszcza że Raksi niedawno osiągnęła pełnoletność. Niemniej jednak, wokalistka pozostała nieugięta w swoich postanowieniach, nie zważając na sugestie, że powinna poczekać z tak poważnymi decyzjami. Mimo, że formalności cywilne zostały już dopełnione, Raksi nie wyobraża sobie życia bez ślubu kościelnego, który ma dla niej duże znaczenie duchowe i emocjonalne. W związku z tym, już teraz trwają przygotowania do kolejnej uroczystości ślubu kościelnego, który, jak donoszą media, ma odbyć się jeszcze tego lata. Weselne plany są już zaawansowane, a ceremonia ma przyciągnąć nie tylko rodziny i przyjaciół pary, ale także wiele znanych osobistości z branży muzycznej i rozrywkowej. Lista gości jest owiana tajemnicą, ale według jednego z serwisów na ślubie pojawić się mają również inne gwiazdy co z pewnością doda splendoru temu wydarzeniu. Dla Raksji węgiel ślub kościelny to nie tylko formalność, ale przede wszystkim moment głębokiej osobistej deklaracji. Obietnica miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej przed ołtarzem, to dla niej wyraz głębokiego zaangażowania w związek z Kevinem. A nadchodzące wesele będzie celebracją ich miłości i wspólnych planów na przyszłość. Fans and media alike are eagerly awaiting more details about the wedding, as this event is shaping up to be a highlight of the entertainment calendar. Przygotowania do ślubu Raksi Węgiel nabierają tempa, a szczegóły dotyczące gości i logistyki uroczystości wskazują na staranne planowanie, by zapewnić prywatność i wyjątkową atmosferę tego dnia. Znana wokalistka Chcąc uczcić swoje zaślubiny w otoczeniu bliskich i kolegów z branży, zaprosiła imponujące grono gwiazd. Według serwisu party, na liście gości znajdują się zarówno wybitne postaci polskiej sceny muzycznej, jak i osobistości związane z telewizją. Maryla Rodowicz, legenda polskiej muzyki, z którą Raksi miała okazję nie tylko się zaprzyjaźnić, ale i współpracować, jest jedną z najbardziej oczekiwanych postaci na liście gości. Obecność Maryli na ślubie z pewnością doda uroczystości szczególnego charakteru. Zaskakującym, ale równie interesującym gościem ma być popularny raper Mata, z którym Raksi Węgiel również współpracowała zawodowo. Ich wcześniejsza współpraca przy projekcie muzycznym sprawiła, że zaproszenie go na ślub wydaje się naturalnym krokiem. Ze świata tańca z gwiazdami, programu, w którym Raksi brała udział. Na ślubie mają się pojawić Michał Kasyn, Mafaschn oraz Michał Danilczuk, co świadczy o tym, że uczestnictwo w show zaowocowało trwałymi przyjaźniami. W trosce o prywatność i uniknięcie niechcianej uwagi paparacji para młoda zdecydowała się na skomplikowaną logistykę. Goście będą zakwaterowani w różnych hotelach, a do kościoła oraz na salę weselną będą przewożeni specjalnymi samochodami. Taki sposób organizacji ma zapobiec niespodziewanemu pojawieniu się fotoreporterów i pozwolić wszystkim cieszyć się uroczystością w spokoju i komforcie. Planowanie ślubu Raksi Węgiel pokazuje, jak dużą wagę przykłada do tego, aby dzień ślubu był nie tylko piękny, ale i prywatny umożliwiając sobie oraz swoim gościom pełne korzystanie z tego wyjątkowego dnia bez obaw o zewnętrzne zakłócenia.